Inga Marciniak, dobry wieczór. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Zimna, pochmurna, deszczowa, a miejscami także śnieżna pogoda utrzyma się do połowy tego tygodnia. Od weekendu natomiast zacznie się rozpogadzać i ocieplać z każdym kolejnym dniem. Zerknijmy na szczegóły. Nadchodząca noc z dużą ilością chmur w północnych oraz centralnych regionach. Im dalej na południe, tym zachmurzenie będzie mniejsze. Na termometrach od minus 1 do 0, natomiast przy gruncie o kilka stopni mniej. W regionie noc chłodna. Tutaj natomiast temperatura oscylować będzie wokół 0. Niebo zasłonią chmury, z których padać nie powinno. Wtorek zapowiada się w miarę sucho, z niewielkimi opadami tylko miejscami, za to z postępującymi przyjaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie w centrum oraz na południu Polski. Na termometrach od 7 na północy, przez 9 w centrum, po 10 na południu naszego kraju. W województwie łódzkim jutro jeszcze bez opadów i również z postępującymi przyjaśnieniami. W porównaniu do dni poprzednich nieco cieplej, bo od 9 do 10 stopni. Na barometrach 1003 hektopaskale, ciśnienie dalej powoli rośnie, natomiast warunki biometeo będą niekorzystne. Zerknijmy jeszcze na mapę smogową. A mówi nam ona, że jakość powietrza w naszym regionie jest na poziomie bardzo dobrym. Sprawdźmy, jak długo ta nieprzyjemna aura będzie się jeszcze utrzymywać. Od środy rozpoczną się ciągłe i obfite deszcze. W piątek deszczowa aura powinna ustąpić i zaczną pojawiać się niewielkie, nieśmiałe przejaśnienia. Termometry wskazywać się będą kolejno 9, 7 i 12 stopni. A w weekend, i to wisienka na torcie zostawiona na koniec, będzie się rozpogadzać i zrobi się naprawdę przyjemnie. Dziękuję za uwagę, miłego i dobrego wieczoru. Do zobaczenia.